W większości tu Państwo dostaniecie całą informację, bo to jest dosyć szczegółowe, ale w większości to są właśnie usunięcie możliwości kolejnych zaleń poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, czy to pionowych, czy poziomych, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Są to te wszystkie prace, które są potrzebne, żeby odpukać, zabezpieczyć te obiekty przed ewentualnymi tego typu podobnymi przedsięwzięciami jak wysoki stan wody. Jest to szkoła podstawowa nr 16, przedszkole nr 23, przedszkole nr 4, przedszkole nr 29, szkoła podstawowa nr 15, zespół szkół technicznych przy ulicy Grodgera, gimnazjum Ladne nr 6 przy ulicy Rawskiej i remont szkoły podstawowej nr 12. To są te wszystkie obiekty, które są objęte dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jest robót przewidywany kosztach finansowych przygotowanych przez miasto dotyczy generalnie zabezpieczenia fundamentów budynków przed przedostawaniem się wód gruntowych do wnętrza za pomocą zazwyczaj drenaży bądź też izolacji pionowych. W niektórych przypadkach są to również przepony poziome, tam gdzie izolacje murów fundamentowych poziome są niewystarczające. Natomiast nigdy nie ma 100% pewności, że w przypadku tak dużej powodzi jak była, czy też za pomocą jakichś przyłączy kanalizacyjnych, burzowych, sanitarnych, czy też przenikania przez ściany zewnętrzne, nie dojdzie do jakiegoś, na pewno nie tej skali, ale jednak zalania pomieszczeń, to takiej pewności nigdy nie ma i nie będzie. Bo tak się po prostu budynków nie projektuje. Projektuje się na typowe sytuacje, jakie mogą mieć miejsce. Natomiast sytuacja sprzed roku była sytuacją, jaka się zdarzyła z takich 10 lat. I myślę, że żaden obiekt poddany tak wysokiemu ciśnieniu wody nie jest w stanie wytrzymać w 100% tej próby.